Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Zaczynamy nowy sezon w poszukiwaniu troci z Władek Team. Jak widzicie, jest nas parę osób. Dzisiaj początek lutego, troci najprawdopodobniej nie będzie, bo woda ma z 2-3 stopnie. Na plusie powinna mieć gdzieś około 5-7. Temperatura powietrza gdzieś około minus 2. Jest zimno, zaczynamy. A, koło mnie Jarek. Jarku, ty łowisz dajwą, tą samą co na tym pierwszym moim takim kiedyś prywatnym filmiku o łowieniu z plaży. Jak ona ci się sprawuje? Bardzo dobrze, bo ona się pięknie ładuje. Można nią rzucać przynętami do 40 gram. Ja rzucam przeważnie 30-kami. Przy smukłych, długich przynętach, przy mini pilkerkach one naprawdę bardzo daleko fruwają. Czyli jest to wędka, powiedzmy, jak na wędkę trociową, myślę, że niskobudżetowa, ale jest dedykowana właśnie specjalnie pod morską troć. Takie przynęty, które najdalej na niej lecą, ile gram? Mam takie pilkerki Savage Gira 28 gram. To jest mała przynęta, ale ta masa jest bardzo skomasowana, leci jak pocisk, więc robi to wrażenie na pewno. Pierwszy raz jak nimi rzucałem, rzeczywiście się zdziwiłem, jak daleko taką wędką można miotnąć przynętą. Ona ma długość 3-10 metra, więc jest to długość optymalna do tego rodzaju połowów. Ale rozumiem, że masz wodery, wchodzisz do wody. Daleko zdarza ci się tutaj wchodzić do tej wody? No mniej więcej do pasa, do wysokości klatki piersiowej. To tak, ale jak to daleko jest tutaj w tych realiach wody Sawowo-Rozewie? To bardzo różnie. Ostatnio mówiłem na wysokości Cetniewa i tam przez długi czas jest dosyć płytko, później jest pierwsza rewa. Trzeba nią przejść, potem jest... Potem staję na tym wypłyceniu i stamtąd rzucam. Do tej pory nie udało mi się troci złapać, ale myślę, że w końcu się doczeka mojego sreberka. No, Jarek dopiero stawia pierwsze kroki, tak samo jak ja. Ale słuchaj, Jarku, powiedz tak, bo pewnie część ludzi będzie chciało wiedzieć. W tych naszych tutaj realiach, bo Rozewie jest specyficzne, Wadysowo też, tutaj mówimy o tym, że fajnie się łowi na surfa, bo tam jest głęboko, dosyć blisko. Jak daleko jesteś w stanie iść? Myślisz, że 50-100 metrów jest osiągalne w woderach? Myślę, że 50 metrów na pewno. Aha, czyli no tutaj jeżeli byśmy chcieli łowić z plaży, no to musimy na tyle mieć lepszy sprzęt, żeby przerzucić to 50 metrów, czyli ciebie, plus to, co ci daje ten sprzęt, nie? Tak, dokładnie. Przy czym no, trzeba pamiętać, że na Rozewie jest dużo kamieni i mimo wszystko jest tam to łowienie znacznie trudniejsze. Niestety bardzo łatwo się pośliznąć, co miało miejsce w zeszłym roku właśnie w moim przypadku. Słuchaj, powiedz jeszcze parę słów o kołowrotku, bo to chyba też budżetowy, co? Tak, bo to jest firma Ryobi, to jest wielkość 3000, przydałby się kołowrotek większy, 4000. To jest konkretnie Ryobi Applaus z dodatkową szpulą w granicach 250 zł. Czyli wędzisko gdzieś koło 200 i to też koło 200 gdzieś, tak? Tak, nie? Tak, myślę, że tak. Wiem, że ten kołowrotek jeszcze pokazał się nie tak dawno w nowszej, ulepszonej wersji, też warto zainwestować. To jest dobra japońska firma. Moim zdaniem jedynym minusem jest to, że trzeba dokupować drugą szpulę. Często ci się zdarza, że potrzebujesz na plaży tej drugiej szpuli? Że potrzebujesz... Nie, łowię na plecionkę 0,14 i kończę to fluorokarbonem mniej więcej 1,5-metrowym odcinkiem. No właśnie, bo są, może pokażmy to, są różne techniki. Tutaj masz właśnie ten dodatkowo przypomnik. Część osób mówi, żeby nic nie stosować, że to i tak nic nie daje. To nasze morze jest, wiesz, na tyle zamulone, to przybrzeżna ta partia, że widoczność, czy to jest fluorokarbon, czy plecionka, nie ma tego. A dlaczego ty to stosujesz? Dlatego, że sporo ludzi, którzy mają dużo większe doświadczenie niż ja i piszą na forach wędkarskich, właśnie preferują taki odcinek fluorokarbonu. Ja stosuję akurat grubość mniej więcej 0,28. We'll be right back.
dzisiaj mamy takie kolejne spotkanie Władek Team na plaży. No i jak zwykle dużo młodzieży jest. Tam część z chłopaków jest w wodzie, no ale mamy Karola i Michała. Zdążyłem ich złapać, zanim weszli do wody. Michał, dzisiaj mamy taki odcinek, gdzie pokazujemy, czym po prostu łowimy. Michał, powiedz mi, jak to u Ciebie wygląda? Co to jest za wędka? Wędka to jest Jackson Black Arrow 2,70 do 40 gram i kołowrotek Mikado Mikazuki. Dobra, ta wędka to jest z tych niskobudżetowych, tak, chyba, nie? Tak. Ile ona mniej więcej kosztuje? Kilkadziesiąt złotych dosłownie. Kilkadziesiąt. Kołowrotek widzę, że masz nawinięte dużo tej żyłki. Tak. Nie masz problemu z plątaniem? Nie, raczej nie. No bo masz już tak obficie. Słuchaj, jak myślisz, jak daleko jesteś w stanie tym zarzucić? Nie wiem, 50 metrów, 40, nie mam pojęcia. Mhm. Ale widzę, masz wodery, także wchodzisz do wody i nie ma problemu z tym. Nie ma problemu. I radzisz sobie wyśmienicie. Chyba tak. No i dobrze, i o to chodzi. Obok stoi Karol. Karol, ty masz troszeczkę droższe wędzisko, co to jest? To jest Dragon Viper Pro Zander. Do 35 gram wyrzut, 2,70 metra, kołowrotek Quantum Track 20. I masz plecionkę już, nie? Mam plecionkę 0,12. Łowiłeś żyłką też? Rzadko. Ale gdy już łowiłem, to strasznie mi się plątała przy rzucie. Żyłka? Tak, żyłka. Na trotkę? Tak, do Spidolino. Jak to się zbroi? Jest taki pływak. On wędruje na plecionkę. Potem daje stoper koralik. Dalej agrafkę, krętnik agrafka. Przypon fluorokarbonowy i na końcu to, nie? I mam gotowy przypon z muchą już w odpowiedniej długości, tylko tutaj z tym od razu do agrawki. Ale to daleko to nie leci, to musisz wejść. Spidolino ma 30 gram. 30 gram. Samo Spidolino robi tą masę i też leci jak to. Ale to się nie plącze? Nie. No, już próbowałem w zeszłym roku. Ja słyszałem. Na filmach właśnie można pooglądać z wędkarstwa mojej hobby, na przykład też tam właśnie w Szwecji w taki sposób łowią i ponoć bardzo skuteczna przynęta, szczególnie przez tą wiosnę. A to się chyba jeszcze wodą, nie? Da się napełnić coś takiego, niektóre, nie? Modele chyba tak, bo są pływające, są wolno tonące, jakieś tam są wariacje na ten temat, nie? No. Jako na wodach PZW to jest niedozwolone, nie? No ale jesteśmy nad morzem. No tutaj tak, ale na PZW tak, bo nawet czytałem artykuł w wędkarskim świecie, prawnik się wypowiadał, to tak, niestety. Na koniec pokażę Wam jeszcze, czym ja łowię w tym roku, bo pewnie tak jak oglądaliście, kiedyś taki film zrobiłem, pierwsza część w poszukiwaniu troci z Władkowej plaży. Wiele się nie zmieniło, bo dalej nie chcę wchodzić do wody. Łowiłem od tego czasu, to minęły 2 lata, łowiłem z brzegu skutecznie, także nie trzeba koniecznie wchodzić, wiecie, do wody, żeby łowić trocie we Władysławowie czy to w Rozewiu, ponieważ no, to ukształtowanie dna jest na tyle dla nas sprzyjające, że po prostu jest na tyle głęboko, że wystarczy mieć jakiś sprzęt, który jest no, dalekosiężny, bo tutaj mówimy o tym, żeby to gdzieś tak około 80 metrów leciało i skutecznie jesteście w stanie łowić rybki. Tam pokazywałem, wiecie, takiego Robinsona i miałem kołowrotek Robinsona i miałem wędzisko dajwy. Teraz mam troszeczkę inny sprzęt z tego względu, że tamto wędzisko dajwy niekoniecznie dobrze się sprawowało, wiecie, przy dużych pilkerach czy po prostu ciężkich, czy to wahadłówkach, czy innych blachach, ponieważ no, miało
miało ciężar wyrzutowy do 40, aczkolwiek przy 30 już, do 30 się fajnie ładowało, powyżej 30 troszeczkę słabo. Jeżeli interesuje Was takie troszeczkę lżejsze łowienie, to ona, to wędzisko Dajwy, tutaj macie też link w opisie, jest wyśmienite i dosyć tanie, bo około 200 zł kosztuje. Ja jednak na ten sezon teraz 2017 sobie sprawiłem wędzisko Pena. Tamto wędzisko Dajwy miało 3 metry 10 cm, to wędzisko Remigment ma 3 metry, więc mniej więcej podobna skala. Różni się tym, że po prostu ciężar wyrzutowy jest do 49 gramów. I wiecie co, powiem Wam tak, to czuć. To bardzo dobrze czuć, bo przy siłowym zarzuceniu jakiejś takiej blaszki, nie wiem, 30 gramów, 35, no to ono wyśmienicie się sprawuje. Do, powiedzmy, można zejść tak gdzieś do jakichś tam 25 gramów jest the best, bo ono od 19. No poniżej tych, powiedzmy, 16 gramów, no to już to się już nie potrafi dobrze załadować to wędzisko, ale no jeżeli chcemy łowić skutecznie na bardzo dalekich odległościach, no to musimy się jednak uzbroić w te cięższe przynęty. Ja tutaj mam uzbrojoną przynętę, moim zdaniem i zdaniem chłopaków tutaj z Władek Team, najbardziej dalekosiężną, o tak. Jest to Savage 28 gramów, ona jest bardzo mała, zrobiona w mojej ocenie z ołowiu po prostu, to taki malutki pilker. Nie wiem do końca, jak ona się sprawuje w wodzie, aczkolwiek jedną troć udało mi się na nią wyciągnąć. I ta przynęta, z racji na to, że jest mała, smukła i bardzo ciężka w stosunku do objętości swojej, leci naprawdę bardzo, bardzo daleko. Wyrzuty typu 100 metrów to nie jest, wiecie, jakiś mega, mega wyczyn. I one są powtarzalne, te wyrzuty. Akurat na ten sezon sobie też sprawiłem kołowrotek. Jest to Shimano Stradic. Bardzo dobrze układa plecionkę, bo to jest też ważne, żeby nam się brody nie robiły. Ale wiecie, to jest mój zestaw. Wy możecie mieć zupełnie, zupełnie inny. Tak jak widzieliście na dzisiejszym filmie, każdy z nas ma coś innego, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma też inne potrzeby, no i też inny portfel, tak? Jeden po prostu preferuje coś tańszego, drugi może sobie pozwolić na coś droższego. Niemniej jednak wszyscy u nas w klubie łowią skutecznie ryby. Także powiedzenie, że to nie sprzęt łowi ryby, no coś w tym jednak jest. Szacun, że dotrwaliście do końca tego pierwszego odcinka Spinning Morski z Władek Team. Dzisiaj pokazaliśmy Wam, czym łowimy. Pokazaliśmy Wam głównie wędki nasze, także widzieliście to całe spektrum tych naszych wędzisk. W następnym odcinku skupimy się na tym, co zakładamy jako przynętę, czyli wszystkie woblerki, jakieś blaszki, zobaczymy, czym się łowi. Posłuchamy też rad, może nie ekspertów, ale ludzi, którzy po prostu często łowią i skutecznie łowią i mają po prostu dużą frekwencję, także zobaczymy, czym oni łowią, jak to wygląda. No, myślę, że zapowiada się ciekawa seria robiona przez Władek Team. Także do zobaczenia na plaży. Trzymajcie się, cześć!